Mam dla Państwa dwie informacje, dobrą i złą. Zacznę od tej dobrej. Coraz więcej osób korzysta ze szczepień przeciwko COVID-19. Na razie są to seniorzy i personel medyczny, ale niedługo będą mogli szczepić się wszyscy. Zła informacja jest taka, że coraz więcej osób również choruje na COVID-19, ale ci, którzy się zaszczepili, przechodzą tę chorobę bardzo łagodnie. I to jest kolejna dobra informacja. Niestety nadal zdarzają się przypadki śmiertelnego przejścia tej choroby. To przede wszystkim te osoby, które z tych szczepień, mimo tego, że mogą, nie skorzystały. Punkt szczepień w szpitalu przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Tu chętnych jest najwięcej. Z kolejnej dawki skorzystało ponad 400 tysięcy osób. Ile osób już było na szczepieniu? Od godziny 8 zaszczepiliśmy 51 osób. To dużo. No dużo, ale jeszcze będzie co najmniej ze 100. Bo tyle jest zapisanych. Tyle jest zapisanych, ale jeszcze przychodzą osoby, które nie są zarejestrowane. Ze szczepień może już korzystać personel medyczny. Jest to bezwzględnie konieczne, bo odporność jest mniejsza, liczba przeciwciał jest coraz mniejsza, a szczepienie ponowne, nawet jeżeli nie chroni przed sam zachorowaniem, to chroni przed ciężkim przebiegiem i powikłaniami. To potwierdzają lekarze. Nadal ludzie chorują, czasem bardzo ciężko. Nie mamy teraz takiej fali jak jeszcze niedawno i spodziewamy się tego szczytu na koniec tego roku, kolejnego. Natomiast cały czas są pacjenci i ja też mogę powiedzieć, że tydzień temu prowadziłem pacjentkę, która nie była zaszczepiona, prawie 90-letnia. Niestety rozwinął się ciężki COVID, no i ta pacjentka niestety nam zmarła. Także ci pacjenci dalej umierają. Na szczęście wielu seniorów rozumie sens szczepień i korzystają z nich. Warto się szczepić? Tak, uważam, skoro tu jestem. Warto. Jak pan poprzednio przechodził? Bez żadnych z tych. Nie było żadnych dolegliwości, nic. Nie miałem problemów. Czyli namawia pan, żeby szczepić się? Ja tam mogę codziennie taką szczepionkę robić. Niektórzy nie chcą teraz przyjmować kolejnej dawki i czekają na najnowszą szczepionkę. Zachęcamy, że jeżeli zwłaszcza osoba ma choroby przewlekłe, choroby towarzyszące, które mogą spowodować ciężki przebieg COVID, jak na przykład astma, POHP, cukrzyca, otyłość, żeby to zrobiły teraz. Natomiast te osoby, które zwłaszcza przyjęły dawkę przypominającą niedawno, tu pamiętamy minimalny okres to jest 4 miesiące, no to myślę, że mogą poczekać. Ale długo czekać nie warto, bo i te dostępne teraz szczepionki skutecznie chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. Katarzyna Sutnik, Echo24.